Nie ma sprawy, pączuszki już sprawdzą. No, stoję sobie, wskazuję. To... został zaginięty. Dwa lata temu został zaginiony. Boże! Szalony! Ja cały czas myślałem, że on się zwolnił. Chodźmy go szukać. Burzymy ten budynek, Zara! Burzymy go! No to generalnie przyszliśmy... Szukamy spokojnego. O, spokojnie, pamiętam. Dobry chłopak. Bardzo ładna twarz. Tylko wypnij. No dobra. Pięknie. Okej, dobra. A weź teraz na kolanko wypnij. Tak, gdzie jestem? Spokojny. Spokojny, o spokojnego mówisz. Wiem, że jego lokalizację zna kapitan Wood. Znaczy teraz już nie jest kapitanką. Ale wiecie, o co mi chodzi. Ona będzie wiedzieć, gdzie jest spokojny. Podam wam dokładne koordynaty, gdzie ona mieszka i możecie tam zajść. Ona prawdopodobnie wam wszystko powie. Tylko uważajcie, bo... no, ma wąsa. Tutaj sobie tu mieszka, włącz. No, ta. Ale włącz ci być. Hawire. Dobra. No, winne. Chodźmy. Chodźmy. Wreszcie znajdziemy spokojnego. Dobra. Wchodzimy? Dobra. No, tylko pamiętaj, że wiesz, ona ma włącza. Dobra, dobra. Dobra. No to... Trzy... cztery. Nie ma serdecznie, panowie. Jak wam miał dzień? Pani włącz. Pani nie miała... Pani... Co pani się stało z... Pani ma włącza? No, jeszcze tak wyszło, przestańcie golić i no, trus. Ale kobietom nie rosną wąsy. Kobieta zmienną jest. A, dobrze. Ładny no, dom. Ładne mieszkanko. A, dziękuję, dziękuję, dobra, ty sobie siebie uszęciłam, bardzo ładny mam moje mechanizmy i w ogóle. Sura to trochę podłoga zgrzybniała, ale to mi przeszkadza. Tutaj mam kuchenkę i tutaj jest słup, bo się podtrzymałeś w moim mieszkaniu, wiecie panowie, co chodzi. No dobra, to może nie wiem, chodźmy... Co tu jest? Czemu tu jest szefuncio? Od kiedy zburzyli nas komisariat? Zacząłem myśleć, że on nie był taki zły. I... zacząłem płakać w nocy. Bez niego. I ja go kocham. A on panią kocha? Nie wiem. No dobra. Przejdźmy do sedna. Zatem... szefuncio nam mówił, że wiesz, gdzie jest spokojny. Spokojny? A kto to jest? Nasz przyjaciel. A, no tak. Dobra, to wie pani, gdzie on jest, bo poszukujemy go od dawna. Szefuncio powiedział, że podobno pani wie. Dokładnie. No wiem, wie gdzie jest. A w jakiej sprawie przychodzicie? No, szukamy spokojnego. No, zatem, no wiem, gdzie jest spokojny. Ale znam osobę, która zna jego lokalizację. Otóż, moja rodzina z dalekiej ze wsi o nazwie Burmykowo. W Burmykowie jest taka wielka rezydencja, gdzie mieszka moja rodzina. Ja mu generalnie powiedziałem, gdzie jest spokojny, ale ja zapomniałam, ale oni pewnie będą pamiętać. Aha, to może pani nam podać lokalizację, gdzie on mieszka? Wasza pani... pańska rodzinna? Rezydencja mojej rodziny znajduje się w Burmykowie. A gdzie jest Burmykowo? Naprzeciwko Stulikowo. Szalony, wiesz, gdzie jest Stulikowo? No, tak średnio. A gdzie jest Stulikowo? No nie wiem. A. Dobra. To znajdziemy w Google Maps i
Bardzo, bardzo pan dziękujemy za pomoc. Bardzo dziękujemy pani szefowo. Jak spokojny znajdziemy spokojnego, to pierwsze miejsce, do którego przed nim przyjdziemy, to tutaj. Tak. I mamy nadzieję, że pani wąs zostanie. Poszła se. Poszła se. Dobra. Chodźmy już do tego Burkowa. No dobra, to chyba tu, nie? Tutaj mieszkają? Dobra. To tak. Wejdźmy do środka, skoro jest otwarte. Znaczy, no. Czy te... A tak można? To, to nielegalne, nie? Nie, nielegalne jest? Obsidium. Chodźmy. Ale z... Ty, czemu tu leje? Zwolać. Czekaj. Chodź co mi. Wyszliśmy, to nie lało wtedy. Jezus Maria. A wejdźmy teraz. No to dawaj. Boże. Ja wolę. Dobra, wejdźmy. Halo! Halo! Ty, przestał lać znowu. Ktoś tu jest! Rodzina wróci! Ty lokatorzy? Halo? O. Dzień dobry. Ty! On nas zna, czy co? No, tak jakby nas znał. Cześć, idzie tu znowu. Dzień dobry. A już się z nami nie wita. Dzień dobry. Jesteśmy chyba w pętli czasu. No. Dobry. No ten dobry. Dobry. No to ten. My jesteśmy od pani Wunsch. Pana córki, jak nie mam. I ona nam powiedziała, że państwo wiedzą lokalizację naszego przyjaciela. Jak ma na imię? Jest spokojny. Mówiła. A co? Co? Jak macie porachunki? Nie, generalnie my go szukamy. No, szukacie. To miłego szukania. Co mogę powiedzieć? Ale... Porąbana sytuacja. No. Dzień dobry. Dobra, mam już dość tego typa, chodźmy do jakiegoś innego pokoju. O, dawaj tu po schodach w górę. To jest jakaś porażka, ten, to jest jakaś anomalia. Dobra, chodź tutaj. Dzień dobry. Dzień dobry. Hejka, 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 hejka. Cześć. Dzień dobry. W jakiej sprawie? W jakiej sprawie? Przychodzicie. To ja wytłumaczę. Otóż. Otóż. Hejka, hejka. Pani Wunsch z pana rodziny. Kojarzy pan? Jakbym nie kojarzył. Hejka, hejka. No to. Ona powiedziała nam, że powiedziała waszej rodzinie, że, bo generalnie to my szukamy przyjaciela i podobno wiecie, gdzie on jest. Nie, to my kiedyś mieliśmy przyjaciela i go szukamy teraz. No, też miałem kiedyś przyjaciela, ciela. Okej, okay, ale my szukamy go. Hejka! Powiedz nam, gdzie on jest, czy nie? Hejka, hejka! Dobro, mam gość. Idziemy. Przepraszam. Dzień dobry. Ty. Przepraszam. Powiem was. Szukamy spokojnego przyjaciela. No.
Przepraszam. Dzień dobry, w jakiej sprawie? Szukamy przyjaciela, nazywa się Spokojny. Gadaliśmy już ze Szrekiem i... Lopez. I... No nie dogadaliśmy się z nimi, dlatego mamy w planach dogadać się z panią. Wie pani podobno, gdzie jest Spokojny, nasz przyjaciel. Proszę nam powiedzieć. No wiem, gdzie jest. O, to powie pani? A, to pani zrobi lutkę, nie ma problemu. Zatem powie pani? Spokojny. S-P-O-K-O-E-N-Y. O, to niech pani tam ma czas. Spokojnie. To powie nam pani, czy nie powie? Dzień dobry. Dzień dobry, już z panią rozmawiałem. Zatem wie pani, gdzie jest Spokojny? No wie pan, cała rodzina wie. Dobrze, bo my nie wiemy, chcielibyśmy się dowiedzieć. Zatem on tam wie, ma numer do kolegi i on, jego kolega wie, gdzie jest. A który to Amstaff? Szrek. A, super, pobudzony. Dobra, idziemy do niego. Dobra, spróbujmy jeszcze raz. Pan nam poda numer. Hejka, hejka, hejka. Jeden. O, dobra. Morderca, zapisuj. Pięć, dobra. Pięć. Proszę dalej. Trzy. Cztery. Pięć, sześć. Osiem. Trzy. To tyle? Tak, oh yeah. Dobra, dzięki. Hejka. Dzięki za współpracę. Hejka. Dobra, to skoro mamy do tego typa numer, to warto by było zadzwonić, nie? Ja pierdolę. Znowu pada. Tylko teraz odwrócony. Inverted po angielsku. Spróbujmy jeszcze raz. Ten dom jest chory. Tak, ale w sumie to ja chcę pogodną pogodę. To zadzwonimy ze środka. A co się stanie, jak ty staniesz tu, a ja tu? O, noc się zrobiła. To ja może wrócę tutaj. To będzie dzień? O. Jak oni śpią? No dobra, to może coś zadzwonić. Dobra, dzwoń. Halo? Siema. Czekam, Olko. Co tam, byku? Czekamy Spokojnego. Ty nie hakaj tutaj, bo pęknie ci coś. Co chcesz? Po co dzwonisz? No słuchaj, byku, szukamy naszego przyjaciela. Przyjaciela? No dobra, mordo. No i co, znalazłeś? No nie. Musisz nam pomóc szukać. O, to podobno wiesz, gdzie jest. Ja? No wiem. A co? No to powiedz. A z kim rozmawiam? Byku, ja nie wiem, z kim gadam. Musimy się spotkać, nie? Mordo, ja ci powiem, gdzie on jest, nie ma problemu. Ale byku, po co do mnie tak dzwonisz? Bez problemu. No dzwonię, by się dowiedzieć, gdzie nasz kolega. No dobra, byku, no nie ma problemu, nie? Tylko żebyś nie dzwonił tak do mnie teraz, bo ja nie... Ja jestem zajęty, zaraz jadę. To możemy się spotkać, jak chcesz, nie? No ale powiedz, gdzie jest mój kolega? No nie, ja przez telefon nie gadam, bo mogą nas podsłuchiwać. Byku, spotkajmy się w porcie. Dobra. Ja ci, mordo, powiem, gdzie on jest, nie? Tylko ja nie rozmawiam przez telefon z nieznajomymi. Dobra, to widzimy się w porcie, byku. Dobra, w... Nie chat, bo ci coś pęknie, mordo. Do usłyszenia. No dobra, chodźmy do portu. No to w drogę. No dobra, to chodź. No chodźmy. Ja pierdolę. No i tego typu... gdzie on? Nie wiem, mieliśmy się spotkać w porcie i czekamy na niego. Już mam dosyć gadania z idiotami. Nie wiem, ale
Tu jakiś typ stoi, zapytajmy się. Elo! Co tam mordu chcesz ode mnie? Nie no, pytaj śmiało, nie? Bo ja ci odpowiem, nie chcesz. Generalnie to... Niech on szukamy... coś pęknie. Szukamy kolegi. Mieliśmy się z nim w porcie spotkać. To ja. Gadali. Czekam na dwóch typów. To wy? Mordo, to spoko. No to my. No, mordo, to spoko. Z tym Pablo Escobar, 44 IQ. A wy ile macie IQ? Nie wiem. Ponad 100. Nie sprawdzałem. Dobra. Tu wchodźcie na pokład. No dobra. Ale... Co my, gdzieś płyniemy? Miałeś nam powiedzieć, gdzie jest nasz przyjaciel. No dobra, mordo, no. Ten. Bo ja płynę z ekipą na wyspę pewną. No, kogo szukacie? Spokojnego, racja? Racja, byku? Spokojnego? No ta, spokojnego szukamy. No to byku, spokojny jest na wyspie pewnej z nami, mordo, nie? Nie ma problemu, możemy tam jechać, nie? Tylko nie ten, bo to będziemy płynąć tam z jakieś 2 godziny, bo to taka wyspa jest daleko. Tam jest spokojny, tu go spotkacie, nie? Jestem Escobar, 44 IQ, a ty ile masz? Nie wiem, nie sprawdzałem. Dobra. No to co? Bo my do Holandii płyniemy. Do Holandii. Widzisz te wszystkie kontenery? Widzę, a co? No to tam truskawki są, nie? Bo my do Holandii truskawki wieziemy, mordo. Dobra. Mhm. To ten. No to płyniemy, no. Co tu dużo mówić? Nie no, ale... Bierzemy... Co? No my chcemy kolegę znaleźć, nie chcemy płynąć jakimś rejsem. Kolega jest w Holandii na wyspie, nie? No mówię ci, mordo, nie? Co ty masz? Mniej niż 44 IQ? Człowieku. Mordo, nie ma problemu. Płyniemy, nie? Płyniemy? No dobra, morderca, chodź. No to nie, z mordercami to ja nie pływam. Ale... Jak zmienisz imię? Jak mam zmienić imię? No będziesz ten... Jezus, dobra, kurwa, dzisiaj jesteś Jezus. Dobra, płyniemy.